I siemka, z tej strony jak zwykle OnMighter, witam się z wami bardzo serdecznie. Bez specjalnych wstępów przejdźmy sobie po prostu do omówienia patcha 11.9. Okej, no i zobaczmy co ma dla nas patch 11.9. Jeśli chodzi o Dianę. Zmniejszony przyrost pancerza o pół, a także zmniejszony przyrost zdrowia o 1 punkt, co mi się podoba bardzo. Jakże będzie zmniejszony zresztą, przynajmniej w początkowej fazie gry, jej attack speed z pasywy. To mi się bardzo podoba. Diana była w tej chwili dość mocna, tak czy tak. W momencie, w którym zaczęto ją grać często w lesie, to bałem się, że ona Teli nie zdominuje. Bo niestety jej obrażenia są bardzo duże, jest bardzo fajnym i tak pikiem w teamfighty. Łatwe one-shoty po lesie. No podoba mi się to, że została od razu trochę tutaj pokarana. Mundo, który też mimo nerfów dalej był zdecydowanie zbyt silny w lesie. Zmniejszony przyrost pancerza o pół i przyrost obrażeń także zmniejszony, więc fajnie, fajnie, wszystko tutaj mi się podoba w zasadzie. Garen, który no w zasadzie z jakiegoś powodu radził sobie zatrważająco dobrze w solo queue, nawet wyżej, także no dobrze tutaj znowu nerfy. No 500 zostaje zmniejszona ilość pancerza i odporności na magię załadunek, jaki otrzymuje ze swojego W pasywnie. Jednocześnie, żeby w ogóle wystakować tę wartość, będzie trzeba zdobyć 150 jednostek, a nie 120. To też jest spoko, trochę opóźni jego power spike'i. Dziwi mnie, że Gragas mocniej nie dostał. Gragas jest w tej chwili niesamowicie denerwujący, zwłaszcza na topie. Na topie Gragas jest dla wielu postaci w ogóle nie do zautradowania, po prostu robi ci swoje combo. Wszystkie te trzy umiejętności w zasadzie działają w tym samym czasie, bo Q używasz podczas E. W momencie, w którym kastujesz W, to jeszcze przeciwnik jest scecekowany twoim E, więc walisz gościowi 3 spele i face rushem uciekasz i w zasadzie 90% czempionów na topie nie może w tym momencie nic zrobić, po prostu tradujesz ich tak cały czas, aż umrą. Więc to jest strasznie spierdzielone i to powinni zmienić znacznie bardziej, niż po prostu zmniejszając trochę obrażenia z jego E, to nie tu jest problem. Można by się albo przyczepić jego W, albo może zmniejszyć mu trochę siłę CCK na E, ciężko powiedzieć, albo cooldowny, albo koszt many, cokolwiek. Tak czy inaczej to mi się nie podoba, to jest za mało. Okej, okay. Hecarim, który dominował niezależnie od swoich nerfów, po prostu zaczęto go robić full w tanka i obrażenia przestały być wielkim problemem. Phase Rush i tak dawał wystarczająco dużo, żeby mieć wystarczającą bułę, no tak full tank Hecarim był w stanie wytrzymać bardzo dużo, więc temu też Riot chce zaradzić. Więc tak, pancerz zostaje zmniejszony podstawowy o 4 punkty. Jednocześnie przyrost pancerza zostaje zwiększony, żeby trochę to zrekompensować, ale po prostu będzie przez to słabszy w early. Wzmocnienie obrażeń za każdy ładunek, zobaczcie, z 5%, bardzo dużo, zmniejszyło się na 2% plus 1% za każde dodatkowe AD. To oznacza, po pierwsze, znowu bardzo dużą słabość Hecarima w early, naprawdę sporą, bo nawet jeśli będziesz szedł AD, no to po prostu to nie będzie 5% od razu, co nie? Natomiast, to co jest istotne, to to, że zobaczcie, że rzeczywiście będąc AD Hecarimem, jesteśmy w stanie wyciągnąć większe obrażenia z naszego Q, co jest ciekawe. Czyli jesteśmy tutaj zachęceni do pójścia w tego AD Hecarima. I tak samo zresztą będzie dalej, zobaczcie. Hecarim nie leczy, nie przywraca sobie już zdrowia równego 30% obrażeń otrzymanych przez wrogów w danym obszarze. Zamiast tego Hecarim przywraca sobie zdrowie równe 30% plus 1% za każde dodatkowe AD, 40 konkretnie jak widzicie znowu, obrażeń, które zadaje swojemu celowi. Natomiast dzięki obrażeniom zadawanym przez sojuszników przywraca sobie zdrowie równe 15% plus 1% znowu za każde dodatkowe 80 AD tych obrażeń. Czyli znowu liczniki AD super i być może nawet buff. Bycie tankiem i po prostu odpornym, żeby sojusznicy w tym czasie zadawali obrażenia. Nawet nie nerf, tylko usunięty. No i dalej jego E też po prostu jest znerfione. Zobaczcie, minimalne obrażenia mniejsze na każdym etapie. I tak samo maksymalne obrażenia mniejsze na każdym etapie. Zresztą bardzo dużo, zobaczcie, jak chodzi o tę maksymalną wartość. Strasznie dużo tutaj zostało zabrane. 90. Więc no, Hecarim w tanka nie powinien w tej chwili być w stanie się już utrzymać na nogach, jak dla mnie. I jednocześnie granie Hecarimem w AD może się okazać ciekawe. Nie będzie jakimś super pikiem w early zdecydowanie, ale będzie takim junglerem, który się skaluje i ma potem strasznie dużo. Dalej. Heimer Donger. Obrażenia pierwszej rakiety zostają tutaj troszeczkę zmniejszone z levelem, jak widzicie. I maksymalne obrażenia rakiet także tutaj zostaną zmniejszone ze skalowaniem. Okej, takie małe nerfy. Głównie na skalowanie Heimera. Naprawiono trafienia krytyczne z obrażeń rozpryskiwanych rybenki. Nie będzie to 200%, chodzi o Q Jinx, kiedy ma rakietę, tylko będzie to 175% Q
główny cel dalej tyle dostaje. To, co jest zdecydowanie do zmiany w tej cholernej Jinx, którą widzę w prawie każdej grze, w sensie rankingowej. Tej R-ka, która jest ultra niezbalansowana i którą pokazywałem zresztą na którymś z wideo, jak Jinx niespecjalnie nafidowana w 22 minucie, mająca chyba nieskończone dwa itemy, zrobiła Baronowi 1800 obrażeń już po odjęciu jego rezistów. I to trochę ponad 1800. My mamy Cho'Gatha, który robi 1000 nieuchronnych i myślimy, że mamy pewnego Barona. Otóż nie, bo przeciwne AD Carry, Bóg wie dlaczego, nagle jest najlepiej zabezpieczającą Barony postacią w grze. Bez sensu. A dalej mamy buffa dla Kayna na przelicznik na Q, chodzi o Darkina jak widzimy, czyli o czerwonego Kayna. Mi się w zasadzie całkiem podoba, gram jednym i drugim Kaynem, więc okej, spoko, fajnie. Kindred, która była już parę patchy temu, nie pamiętam kiedy, troszeczkę buffowana, zwłaszcza jej Q. Patrzcie, będzie miało jeszcze mniejszy cooldown, to będzie bardzo dla niej istotne. Jednocześnie obrażenia podstawowe tego spela zostaną zwiększone wraz z skalowaniem się na level. Czyli znowu Kindred tutaj jest powoli przywracana do mety. Po ostatnim buffie już myślę, że było tak w miarę okej, ale raczej powyżej B-tieru to ona się na pewno nie znajdowała. W tej chwili zobaczymy, jak to będzie u niej wyglądać, ale wydaje mi się, że może zacząć być fajnie. Kog'Maw, który także nie pojawia się raczej ostatnio praktycznie wcale, dostaje jakieś buffki, zobaczmy. Tutaj z 20 na 25 od razu, do maksymalnej wartości tutaj widzicie skalowanie się, różnica także 5% na każdym poziomie. Zmniejszenie odporności całego Q, czyli kiedy on trafia Q, to zmniejsza się zarówno pancerz, jak i magic resist. No i teraz ta wartość będzie po prostu sporo większa. Kog'Maw tak czy tak był zawsze niesamowity na tanków, w tej chwili będzie jeszcze dużo lepszy. Sam koszt natomiast jego E, zobaczmy tutaj, zostaje także zmniejszony. To także jest dla niego istotne, bo on ma duże problemy z maną. To mnie wkurza, zwłaszcza że widzę to bezpośrednio pod Kog'Mawem, to mnie wkurza. Lulu dostaje buffy. Okej. Zmniejszony czas odnowienia na jej W. Powiedzmy, że tutaj w miarę okej. Myślę, że tę sekundę można było zabrać, bo ona ma duże cooldowny, zwłaszcza na początku. Ale problem raczej jest w tym, że kiedy mało myśląca Lulu po prostu kliknie wszystkie guziki w swojego AD Carry, to ten jest w stanie w tej chwili zabić 5 osób, więc... No nie podoba mi się to, że jest nagradzana mechanika, która nie wymaga od Lux żadnego, znaczy od Lulu żadnego myślenia czy skilla. Tak jak kiedy Yumi zmieniano jej pasywę, żeby dawała więcej many, a jednocześnie, żeby spele kosztowały więcej many, to znaczy, że Yumi musi wyjść z sojusznika i korzystać z tej pasywy i to ją zmusza do tego, żeby robiła ryzykowne rzeczy. W przypadku Lulu nie ma czegoś takiego. Lulu po prostu może stać za swoim chłopem, mieć dosłownie wyłączony mózg, klikać na jego wszystko i wygrywać gierki. To jest denerwujące i to mi się nie podoba. Jednocześnie zobaczcie, że także bonus attack speedu, tak? Zostaje podniesiony o 5% już na początku, ostatecznie będzie dochodził do tej samej wartości, ale na ogół fajne było to, że przynajmniej Lulu nie startowała, będąc nie wiadomo jak silna, no to w tej chwili będzie inaczej, także no nie podoba mi się zdecydowanie zmiana Lulu. Zmniejszone obrażenia przeciwko stworom z Wumorgany nie powinno w ogóle dziwić, grałem nią bardzo dużo w lesie, była totalnie OP. Dalej, co my tu mamy? Lekkie wycofanie się chyba, tak? Po prostu z pasywy Rambla ostatnio była bardzo buffowana. Teraz zobaczcie, wartość obrażeń zostanie flat, czyli stała, trochę zmniejszona, jednocześnie przelicznik też na niej troszeczkę zmniejszony. To nie zmienia faktu, że po ostatnich buffach Rumble'owi się całkiem fajnie powodzi. To mnie też ciekawi, co tutaj się pojawiło, bo to jest super. Jakby ja nie widziałem jakichś ogromnych problemów z setem. Tutaj rzeczywiście... Tutaj Riot odnosi się do tego, jak on sobie radzi. Myślę, że raczej w trochę wyższych dywizjach. Myślę, że w niższych dywizjach wygrana z setem jest strasznie łatwa, jakby. To jest postać, która z automatu wygrywa walkę na autoataki praktycznie z każdym. Jeśli gramy nim choć trochę lepiej, to w zasadzie większość toplane'ów jest dla nas strasznie fajna. Oczywiście problemem są bardzo zasięgowi toplane'erzy, bo set nie ma za dużo na nich odpowiedzi. Ale zobaczcie, jak dużo tutaj on dostał. Skalowanie obrażeń seta. W. 10% za każde dodatkowe 100 punktów ataku, teraz to będzie 20% za każde dodatkowe 100 punktów ataku. Stukrotność, nie? To nie są takie buffy, które na ogół Riot daje. Na ogół Riot ci daje jeden armora i mówi, dobra, zamknij ryj, tyle ci wystarczy. Teraz set dostał dwukrotność swojego przelicznika, nie? To nie jest mało, ja bym w tej chwili wyciągał seta. Zwłaszcza patrząc na to, że tank, skalowanie obrażeń od jego R-ki. R-ka seta i tak zawsze była ogromnym obrażeniem, nawet jak byłeś tankiem i po prostu rzuciłeś przeciwnego tanka w drużynę przeciwną, to najczęściej to jest najlepsza czeka, możesz zrobić, to już jest często wygranie teamfightu, bo robisz każdemu 1000 obszarowo. Teraz, jak będziesz AD setem i będziesz miał dużo tego AD i rzucisz jakiegoś cholernego Siona w 5 osób, ja nie wiem, czy ich nie zwanshotujesz, no może nie totalnie zwanshotujesz, ale już zresztą twojego combo chyba tak,
Więc nie wiem, czy to nie będzie potem wycofywane się z tych obrażeń, bo dla mnie to brzmi dziko, znowu 20% aż dane, strasznie dużo. Ja na waszym miejscu wyciągałbym teraz seta na solo queue, top lane mainy. Okej, dalej, co my tu mamy? Shenna. No i zobaczmy. Minimalna wytrzymałość tarczy zostaje zmniejszona. I tutaj przelicznik od AP zostaje zmniejszony na przelicznik jego dodatkowego zdrowia. No dalej zostaje ten AP, ale jest dodany, powiedzmy, ten w takim razie od dodatkowego zdrowia. To będzie oznaczało dużo lepsze skalowanie się na pewno, Shenna. Maksymalna wytrzymałość tarczy. No okej, zostaje także zmniejszona, ale bardzo niewiele, zobaczcie. Ona jest na ostatnim poziomie zmniejszona o 40 punktów stałych. Tymczasem przelicznik, jaki tutaj mamy, to 28% dodatkowego zdrowia, co nie? Czyli widać, że niewiele itemów zdecydowanie trzeba Shennowi. Naprawdę niewiele. 200 zdrowia i w zasadzie już to jest buff dla niego, tak? Więc w tym momencie, kiedy będzie późny etap gry, ten shield będzie naprawdę ogromny. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo Shen poza tym shieldem nie oferuje jakoś super dużo. Nie zmienia faktu, że shield na pewno będzie mocarny w tym momencie i tym bardziej będzie się opłacało grać Serpent Fanga. Okej. Okay. Utarika. Interakcja, połączenia, rzucenie, R kosmiczny, aha. Który nie jest w danej chwili na mapie, nie będzie już rozpoczynać ładowania umiejętności. Aha. Okej. Okay. Chodzi o połączenie Taric Master, które zresztą mi też się bardzo nie podoba, czyli granie finalingu, czyli granie Tarica na midzie z Masterem w lesie. Master w lesie czyści cały las, przechodzi na mida, czyści całego mida, znowu czyści las, znowu czyści mida, znowu czyści las. I po prostu jest cały pieniądz dawany w niego, żeby wygrawał grę, a Taric ma w tym czasie healać, stunować i dawać mu erki, niepotrzebne mu do tego pieniądze. Także fajnie, że ta mechanika jest osłabiona, bardzo fajnie, że to połączenie nie będzie tak działać. I koszt natomiast jego Q zostaje zmniejszony wraz z levelem. Okej, sam Taric dostał trochę miłości. To mi się całkiem podoba. Randlem grałem bardzo dużo chyba w poprzednim sezonie. W tym momencie był po prostu beznadziejny, dlatego w życiu go nie wyciągałem. Zobaczcie, że buff dla niego, zwłaszcza na tych wczesnych poziomach, znowu bardzo dużo tego slowa na E. Naprawdę dużo, z 20% na 32%. A Randle jest oczywiście postacią, którą najczęściej pikujemy w odpowiedzi na tanków ze względu na jego pasywę. Czyli znowu te postacie super denerwujące, które w tej chwili trochę dominowały metę, bardzo często tankowate, jak właśnie taki Udyr Ramus. Bardzo fajnie w nich jest wziąć takiego Trundla. Także no, myślę, że teraz, kiedy będzie miał trochę buffów, bo wcześniej, sporo patrzę temu chyba, pamiętam, że też coś dla niego było, chyba z jego Q czy coś, to rzeczywiście myślę, że będzie grywalny, to mi się podoba. Okej, okay, dalej Vladimir. Vladimir ma zwiększony, okej. Okay. Czas odnowienia na jego Q o 60 sekundy. No tam widzicie, ta wartość ze skalowaniem, taka po przecinku, ostatecznie dochodzi do 60 sekundy. Niewielka różnica, ale malutki nerw dla Vladimira, w miarę zrozumiały. Teraz nie radził sobie zbyt dobrze, zobaczcie, że obrażenia flat, czyli te podstawowe, zostały troszeczkę zmniejszone o 10 punktów na każdym poziomie, ale sam przelicznik zostaje zwiększony o aż 10%. To jest bardzo, bardzo dużo dla postaci, która będzie miała około 800 AP. Także no, 80, stracił 10, dostał 80. Nie marudzi chłopak na pewno. Dalej natomiast jego W, które znowu zobaczmy. Podstawowe obrażenia ma i tak podniesione, ok. I ma podniesiony, zdaje się, tak jak najbardziej, obrażenia te zwiększone w samym środku centrum jego W, co nie? Także no, Xerath dostał trochę miłości, spoko. Natomiast jak chodzi o przedmioty, pancerz Umrzyka, który był abuzowany na wszystkim, w dżungli zwłaszcza, dostał nerfa i będzie dawał mniej zdrowia o 100. Bardzo dobrze. Devdance, który pojawia się coraz rzadziej, dostaje 5 AD i dostaje 5 armora. Okej, okay, nie wiem, spoko. No nie wiem, ja i tak chyba nie lubiłem tej mechaniki, z której Riot dawno temu chciał się wycofywać, właśnie abuzowania chociażby podstaci leczących z Devdance'em, dlatego czuję się tak średnio o tym, ale może rzeczywiście nie był jakiś niesamowity buff w leczenie z, jak to się nazywałeś, Moonstone'a. Okej, okay, o 10 punktów. No niech będzie. Roller's Claw. Lepsze po prostu namierzanie celu z tego, co widzę, jeśli chodzi o część aktywną tego itemu, co nie? Więc no okej, okay, po prostu tyle to ułatwi. Słoneczna Egida. Zwiększone dodatkowe obrażenia zadawane stworom z pomocą pożogi o aż 50%. Dużo. Pamiętajcie, że na początku ten item był na tyle niezbalansowany na postaciach typu Amumu, że mógł on zrobić solo Barona, więc to jest dość ryzykowne, żeby się tutaj bawić na tyle wysoko z tą wartością. Wydaje mi się, że tutaj znowu tanki w lesie trochę bardziej się przeniosą na Egidę, zwłaszcza biorąc pod uwagę, zobaczcie, że dodatkowa prędkość ruchu
Champanka zostaje zmniejszona o 20%, czyli całkiem sporo. Także myślę, że to już będzie ostatni cios naprawdę w stronę Hecarima i Udyra, być może też Rammusa, którzy zbyt mocno dominowali metę w lesie. W tym momencie będzie się Słoneczne opłacać bardziej. Champank zostaje znerfiony, Udyr został znerfiony wielokrotnie i Hecarim też wielokrotnie. No z Rammusem, dalej mocny. Okej, okay, i Witsend będzie się składał inaczej, okej, okay, nie wiem jak to tam z kosztem, mam nadzieję, że został ten sam. Natomiast obrażenia od ataku zostają zwiększone o 10. Okej, okay, całkiem fajnie dla tego itemu, że to będzie trochę ryzykowne dla postaci takich jak Irelia na midzie, która i tak jest na tym midzie całkiem silna w momencie, w którym będzie miała więcej AD z itemu, który daje jej wystarczająco odporności na jakiegokolwiek midlanera. Robi trochę riski, nie? Znowu tutaj ta Irelka może być trochę popierdzielona, bo nie wiem kto inny w ogóle gra ten item tak naprawdę, rzadko go widzę rzeczywiście, dlatego na pewno nie jest w tej chwili jakiś super silny, co zmienia faktu, że na Ireli zawsze się pojawiał praktycznie grając na apeków, więc to na pewno jest aspekt, który się w tej chwili zmieni. Irelia grająca na Mordekaisera, nie wiem, albo Irelia grająca na midzie, na typowego AP midlanera, będzie miała w tej chwili 100 razy łatwiej. Okej, okay. Aktualizacja sklepu w grze. Ulepszone rozwijanie menu zestawów przedmiotów. Teraz są one ustawione do pionów. Nie mam pojęcia co to znaczy. Czas odnowienia eliksirów wyświetlany jest teraz na panelach szybkiego zakupu. Dzięki temu będziecie wiedzieć kiedy możecie kupić, kupić najpotężniejsze mikstury. Okay. Po zakupie mitycznego przedmiotu dodatkowe przedmioty z tej kategorii przestaną się wyświetlać z menu z zestawami pion. Okay. Przedmioty orna są wyświetlane w sklepie jeśli macie tego rogacza w swojej drużynie. Spoko, ciekawa sprawa. Okej. Okay. O Jezus, to naprawdę będzie tak wyglądało? Wow, okej. Okay. Gwen emotki będą. Ale, no okej. Okay. Dalej, to mnie mniejsza i naprawione błędy mnie mniejsza, także to sobie możecie zawsze poczytać. Okej, okay, natomiast jeśli chodzi o skiny, no to będzie ta piątka do Damwon. Wygląda fajnie, ale zobaczymy w grze jak zawsze. Jack zdobywca i Jack zdobywca prestiżowy. Okej, okay. No nie wiem. Ja tam wolę raczej w gierce popatrzeć jak wyglądają, bo same splash arty mnie interesują. Także jeżeli chodzi o ten patch, to będzie tyle. Dzięki wielkie i widzimy się jutro.